Witam wszystkich serdecznie, z tej strony Corley. Zapraszam do takiego pojedynczego odcinka z cyklu Pograjmy w... Tym razem będzie to Rocket League, czyli gry, gdzie bramki są dwie, piłka jedna, a zawodników... jak nam się podoba, od jednego do czterech. Choć ciężko mówić o zawodnikach w momencie, gdy zastępują ich samochody. No i właśnie, gra miała premierę 7 lipca, więc mam nadzieję, że nie mamy dużego opóźnienia na kanale. Jest to kontynuacja tytułu ekskluzywnego z PlayStation 3 o nazwie Super Sonic Acrobatic Rocket Powered Bottle Cars. O, zakręcone, kto to wymyślił? W każdym razie jest to nowe wydanie tego starego pomysłu, tym razem już na konsolę PlayStation 4, jak również na peceta. Nie jest to, jak widać, tytuł ekskluzywny, jednak PlayStation 4 otrzymała go w gratisie w ramach usługi PS Plus. Patrząc na to, że to gra typowo stworzona pod grę multi online, no to w sumie można przyjąć, że doszła ona tam za darmo. No okej, przejdźmy do menu. A tutaj wita nas tryb online, gdzie niestety są pewne problemy z siecią PSN i nie możemy pograć ze znajomymi, więc przyjdzie nam się zabawić nieco z komputerem, tak to można określić w przypadku konsoli. Mam nadzieję, że tak. A teraz przejdźmy do samego garażu. No i właśnie, tak jak tu widać, mamy do wyboru różne pojazdy, przy czym one odblokują się dopiero wraz z naszymi postępami. Jestem aktualnie na czwartym poziomie, czyli jeszcze taki bardzo, bardzo wczesny rookie. I dlatego mam do dyspozycji tylko cztery pojazdy. Mam nadzieję, że niebawem się to zmieni. Grając też kilka meczów, odblokowałem parę dodatkowych rzeczy, jak właśnie tutaj sposób lakierowania samochodu, czy kilka nowych kolorów. Widzę tam u góry w menu, że doszły nowe koła. A w tym przypadku też i wygląd naszego turbo. Ach, aż tak chciałoby się nacieszyć uszy tym dźwiękiem. Dobra, pójdzie to. Teraz z czapki może zrezygnuję. No i tu już wcześniej wybrałem flagę naszego kraju. Może nawet dobrze, że tryb online nie działa. Wow! Znalazł się nawet trening. Przyznam szczerze, że chwilę tu w tej grze siedziałem, jakąś godzinkę i coś mnie ominęło, na to wygląda, bo tego treningu nie zauważyłem wcześniej. Sezon... Nie, może wiecie co? To ja szybko nadrobię moje zaległości, jeżeli chodzi o sam trening i zaraz zobaczymy się już w pełnoprawnej rozgrywce. Myślę, że zagramy jeden mecz z komputerem, więc widzimy się dosłownie za moment. Okej, jestem z powrotem, więc przejdźmy do samej gry. Zmienię to tylko tryb 4x4, poziom trudności All Star, czyli praktycznie najwyższy może pozostać, a to z tej racji, że chciałbym wam pokazać właśnie jakieś ciekawe triki. O ile sam nie jestem w stanie ich wykonać może za bardzo, to mam nadzieję, że komputer popisze się różnymi sztuczkami. Okej, ruszamy. No i pięknie. Zabrali piłkę, zaraz sam bym wylądował w bramce. Tak, trzeba przyznać, że gra cechuje się... Wow! No... Pierwsze śliwki robaczywki, prawie straciliśmy gola, ale ważne, że piłka nie wpadła, no, ciężko mówić tu o siatce, ale że do bramki nie wpadła, o! Wow, dobra, trzeba brać się do gry, bardziej skupić się na niej niż na komentarzu, choć to nie będzie lekkie, no i pięknie nadrobić stratę, chociaż w sumie ich jeszcze nie mamy i tą piękną obroną udało się, no naprawdę, odgonić na chwilę przeciwnika od bramki. Mam nadzieję, że to się zemści. Takie sytuacje lubią się mścić. Okej, choć póki co wygląda na to, że nadal na nas. No nie wiem, czy nie rzuciłem na początek zbyt wysokiego poziomu trudności, ale tak widać przynajmniej coś się dzieje w tej grze i... A, pięknie, jest bramka. O, jak to cieszy. Trzeba przyznać, że to jest coś niesłychanego. Pięknie, jeszcze w powtórce to tak pokazali, dumnie. Okej, to już nie powinno być wstydu wrzucać na kanał. Nawet jak przegramy teraz 10-1, to i tak liczy się pierwsze gole. Wracamy do gry, może uda się raz... Aj, za szybko, w sumie za późno. No dobra, trzeba zbierać się szybko po tych stratach i pilnować własnej bramki, bo zaraz i na nas może się zemścić ta cała sytuacja. Może szybko do palaczy uda się jeszcze? Aj, za daleko. Ale najważniejsze, że ktoś dobił, tak, z tego co widzę, sam sobie podał i sam później dobił. Czyli asysta i bramka w jednym, tak, jeżeli tak to można określić.
No i pięknie, 2-0. Nie jest tak źle. Chyba jakby w przyszłości przyszło nam się spotkać jeszcze w tej grze i znowu w grze, znowu w rozgrywce z komputerem, to myślę, że spotkamy się znów na tym samym poziomie. Naprawdę dzieje się tu. Wow, nie wyszło. Bardzo dużo. No i pięknie zaliczyliśmy chociaż asystę. No, dobre i to. Choć niewiele brakowało, żeby bramka została zaliczona na nasze konto. No nic, spróbujemy. Może przy takiej rozgrywce uda się hat-tricka trafić tutaj, ustrzelić chociaż. No właśnie, apetyt rośnie w miarę jedzenia. Pierwszy kontakt nasz i gol! Co tu się dzieje w tej grze? Naprawdę coś niesamowitego. Moja radość z takiej rozgrywki jest przeogromna. O. I szkoda może, że nie pomyśleli tu o jakiejś takiej bardziej urozmaiconej kampanii. Może spróbowalibyśmy przejść ją w całości na kanale. Ale okej, pozostańmy przy tym meczu. Myślę, że to i tak sporo, żeby pokazać ten tytuł z jak najlepszej strony. No dobra, czy uda się trafić? No, aj, minimalnie. No może teraz? Jakby to jeszcze jakoś dobić? Jest czasu, jest sporo. W niecałe 2 minuty trafiliśmy 4 bramki, więc może to my wygramy tutaj z wynikiem 10-1. Dobra, gdzie mi uciekła piłka? No właśnie, tutaj mamy możliwość przybliżenia widoku, czy takiego szybkiego spojrzenia z takiej kamery bardziej, powiedzmy, telewizyjnej, czy podążającej za piłką, no żeby wiedzieć, gdzie ona się znajduje, bo naprawdę można się łatwo zgubić. No i bronić. No dobra, i wracamy na połowę przeciwnika, albo i nie. No właśnie, bo to o ile w FIFA tą piłką można sterować w miarę wygodnie, w miarę tak, jak byśmy chcieli gdzieś podać czy zaatakować w danym kierunku, tak, tutaj to wszystko odpada. Oj! No i udało się, po raz kolejny. Tutaj to wszystko odpada, tyle co możemy uderzyć samochodem. Mamy kilka takich trików, jak rzut do przodu, właśnie jak teraz, czy skoki w boki. I to chyba tyle. Możemy też spróbować odpalić rakietę i wylecieć w powietrze. O, teraz się nie udało. Ale często to się też przydaje, chociaż wtedy sterować to jest naprawdę ciężko. No dobra, minuta bez bramki. Jakoś tak biednie się zrobiło. Trzeba chyba poprawić naszą sytuację. No i blisko bramki przeciwnika. No niestety nie udało się zdobyć kolejnego gola. I czas wracać na własną połowę. O, w sumie emocje są jak podczas normalnego meczu. No nie. No dobra. Niech ten jeden będzie dla nich tak, gol pocieszenia albo honorowy. Te powtórki są naprawdę boskie. No dobra, czyli co, pierwszy kontakt nasz? Chyba się nie uda, trochę daleko jesteśmy. No dobra, trzeba pilnować bramki z powrotem, żeby czasem sytuacja się... No właśnie, nie odwróciła, tak? My wcześniej zdobyliśmy 4 gole w niecałe 2 minuty, tak? Zaraz przeciwnik może to nadrobić. Tym bardziej, że trzeba pamiętać, jest to najwyższy poziom trudności, więc tu wszystko jest możliwe. Gol zdobyty w 9 sekund. No, nie wiem, czy udało się wcześniej szybciej, nie zwracam uwagi. I znów się nie udało dotknąć piłki. Nie! No ładnie. O, dobrze. Na szczęście nas... No i teraz kontra, albo i nie. Takie sytuacje niestety lubią się zemścić na nas. No i trzeba szybko odzyskać piłkę i nie pozwolić. No nie, na to przeciwnik zdobył gola. No to przyznam szczerze, że robi się teraz nerwowo. Minuta, a wygrywamy jedynie przewagą jednej bramki. Ta była zdobyta po 25 sekundach, więc jakby przeciwnik się postarał, jest w stanie jeszcze nam strzelić co najmniej 2 gole. No a wtedy może biednie. Jest! First touch nasz. Okej, okay, teraz wycelować, kto mnie tam popchnął. Okej, okay, i to jest właśnie ten nasz skok w bok, dzięki czemu zaliczyliśmy kolejną asystę. Dobre i to. Ważne, że poprawiło to nieco naszą sytuację. No i czuję się już znów trochę bardziej wyluzowany. Możemy spróbować zaszaleć, no i trafić jeszcze jedną bramkę. Tym razem nie są asysty. O, pięknie. Piłka w kosmos wyleciała. I kto strzelił bramkę? Kto ma hat-tricka?
Pięknie. Kurczę. W sumie to chyba była asysta do niebieskiego, a później bramka samobójcza. Ale dobre i to. No i jak ten mecz, jak to wszystko się może to szybko zmieniać. Zupełnie inaczej niż jak nasi grają. Chociaż i naszym ostatnio jakoś to lepiej idzie. No dobra, czas wracać do gry. Może jeszcze coś się uda tutaj trafić. Wow, to był trik. No i niestety słupek. Każde, a nie, dobra, to ja przecież strzelałem słupek, czyli nie ma żadnych tutaj powiedzonek w tym momencie. Może uda się coś jeszcze wycelować. O ładnie, ta piłka też po tym boisku tak szybko krąży. Widzę ją nad nami, tak, prawie poprzeczka, ale udało się to wszystko wybronić. Co tu się dzieje? Może jeszcze na koniec uda mi się tu uzupełnić dopalacz i choć raz odpalić rakietę. O właśnie, udało się. No, jakby było trochę więcej tego dopalacza, to można by było polecieć też i wyżej i nieco ten sterować w powietrzu, ale to nieważne, wygraliśmy mecz MVP, czyli tak, no, jesteśmy graczem tego meczu, tak to chyba można określić. No bardzo dobrze, przy okazji odblokowałem nowy samochód, zdobyłem kolejne punkty, nowy poziom. O, pięknie. No dobra, i myślę, że w tym miejscu możemy się żegnać. Dzięki za to, że jesteście, dzięki za to, że gramy razem. Grał z wami Korle, trzymajcie się, hej! Te powtórki są naprawdę boskie. No dobra, czyli co, pierwszy kontakt nasz? Chyba się nie uda, trochę daleko jesteśmy. No dobra, trzeba pilnować bramki z powrotem, żeby czasem sytuacja się, no... No właśnie, nie odwróciła, tak? My wcześniej zdobyliśmy 4 gole w niecałe 2 minuty, tak? Zaraz przeciwnik może to nadrobić. Tym bardziej, że trzeba pamiętać, jest to najwyższy poziom trudności, więc tu wszystko jest możliwe. Gol zdobyty w 9 sekund, no... Nie wiem, czy udało się wcześniej szybciej, nie zwracam uwagi i znów się nie udało dotknąć piłki. Nie! No ładnie, o dobrze. Na szczęście nasz... No i teraz kontra... Albo i nie. Takie sytuacje niestety lubią się zemścić na nas. No i trzeba szybko odzyskać piłkę i nie pozwolić. No nie. Na to przeciwnik zdobył gola. No to przyznam szczerze, że robi się teraz nerwowo. Minuta, a wygrywamy jedynie przewagą jednej bramki. Ta była zdobyta po 25 sekundach, więc jakby przeciwnik się postarał, jest w stanie jeszcze nam strzelić co najmniej 2 gole. No a wtedy może być biednie. Jest! First touch nasz. Okej, okay, teraz wycelować, kto mnie tam popchnął. Okej, okay, i to jest właśnie ten nasz skok w bok. Dzięki czemu zaliczyliśmy kolejną asystę. Dobre i to. Ważne, że poprawiło to nieco naszą sytuację. No i czuję się już znów trochę bardziej wyluzowane. Możemy spróbować zaszaleć, no i trafić jeszcze jedną bramkę. Tym razem nie są asysty. O, pięknie. Piłka w kosmos wyleciała. I kto strzelił bramkę? Kto ma hat-tricka? Pięknie. Chyba może, że nie pomyśleli tu o jakiejś takiej bardziej urozmaiconej kampanii. Może spróbowalibyśmy przejść ją w całości na kanale. Ale okej, okay, pozostańmy przy tym meczu. Myślę, że to i tak sporo, żeby pokazać ten tytuł z jak najlepszej strony. No dobra, czy uda się trafić? No, aj, minimalnie. No może teraz jakby to jeszcze jakoś dobić. Jest czasu, jest sporo. W niecałe 2 minuty trafiliśmy 4 bramki, więc może to my wygramy tutaj z wynikiem 10-1. Dobra, gdzie mi uciekła piłka? No właśnie, tutaj mamy możliwość przybliżenia widoku, czy takiego szybkiego spojrzenia z takiej kamery bardziej, powiedzmy, telewizyjnej, czy podążającej za piłką, no żeby wiedzieć, gdzie ona się znajduje, bo naprawdę można się łatwo zgubić. No i bronić. No dobra, i wracamy na połowę przeciwnika, albo i nie. No właśnie, bo to o ile w FIFA tą piłką można sterować w miarę wygodnie, w miarę tak, jak byśmy chcieli gdzieś podać czy zaatakować w danym kierunku, tak tutaj to wszystko odpada. Oj! No i udało się, po raz kolejny. Tutaj to wszystko odpada, tyle co możemy uderzyć samochodem. Mamy kilka takich trików, jak rzut do przodu, właśnie jak teraz, czy skoki w boki.
I to chyba tyle. Możemy też spróbować odpalić rakietę i wylecieć w powietrze. O, teraz się nie udało. Ale często to się też przydaje, chociaż wtedy sterować to jest naprawdę ciężko. No dobra, minuta bez bramki. Jakoś tak biednie się zrobiło. Trzeba chyba poprawić naszą sytuację. No i blisko bramki przeciwnika. No niestety nie udało się zdobyć kolejnego gola i trzeba zwracać na własną połowę. O, w sumie emocje są jak podczas normalnego meczu. No nie. No dobra. Niech ten jeden będzie dla nich tak, gol pocieszenia albo honorowy. Początek zbyt wysokiego poziomu trudności. Ale tak widać przynajmniej coś się dzieje w tej grze i... A, pięknie jest bramka. O, jak to cieszy. Trzeba przyznać, że to jest coś niesłychanego. Pięknie, jeszcze w powtórce to tak pokazali dumnie. Okej, to już nie powinno być wstydu wrzucać na kanał. Nawet jak przegramy teraz 10-1, to i tak liczy się pierwsze gole. Wracamy do gry, może uda się raz... Aj, za szybko, w sumie za późno. No dobra, trzeba zbierać się szybko po tych stratach i pilnować własnej bramki, bo zaraz i na nas może się zemścić ta cała sytuacja. Może szybko, dopalacze, uda się jeszcze? Aj, za daleko. Ale najważniejsze, że ktoś dobił, tak, z tego co widzę, sam sobie podał i sam później dobił. Czyli asysta i bramka w jednym, tak, jeżeli tak to można określić. No i pięknie, 2-0. Nie jest tak źle. Chyba jakby w przyszłości przyszło nam się spotkać jeszcze w tej grze i znowu w grze, znowu rozgrywce z komputerem, to myślę, że spotkamy się znów na tym samym poziomie. Naprawdę dzieje się tu... Wow, nie wyszło. Bardzo dużo. No i pięknie zaliczyliśmy chociaż asystę. No, dobre i to. Choć niewiele brakowało, żeby bramka została zaliczona na nasze konto. No nic, spróbujemy. Może przy takiej rozgrywce uda się hat-tricka trafić tutaj, ustrzelić chociaż. No właśnie, apetyt rośnie w miarę jedzenia. Pierwszy kontakt nasz i gol. Co tu się dzieje w tej grze? Naprawdę coś niesamowitego. Moja radość z takiej rozgrywki jest przeogromna. O, i szkoda kołak. A w tym przypadku też i wygląd naszego turbo. Ach, aż tak chciałoby się nacieszyć uszy tym dźwiękiem. Dobra, pójdzie to. Teraz z czapki może zrezygnuję. No i tu już wcześniej wybrałem flagę naszego kraju. Może nawet dobrze, że tryb online nie działa. Wow, znalazł się nawet trening. Przyznam szczerze, że chwilę tu w tej grze siedziałem, jakąś godzinkę i coś... Nie ominęło na to wygląda, bo tego treningu nie zauważyłem wcześniej. Sezon... Nie, może wiecie co? To ja szybko nadrobię moje zaległości, jeżeli chodzi o sam trening. I zaraz zobaczymy się już w pełnoprawnej rozgrywce. Myślę, że zagramy jeden mecz z komputerem, więc widzimy się dosłownie za moment. Okej, jestem z powrotem, więc przejdźmy do samej gry. Zmienię to tylko tryb 4x4, poziom trudności All-Star, czyli praktycznie najwyższy może pozostać, a to z tej racji, że chciałbym wam pokazać właśnie jakieś ciekawe triki. O ile sam nie jestem w stanie ich wykonać może za bardzo, to mam nadzieję, że komputer popisze się różnymi sztuczkami. Okej, ruszamy. No i pięknie. Zabrali piłkę, zaraz sam bym wylądował w bramce. Tak, trzeba przyznać, że gra cechuje się... Wow! No... Pierwsze śliwki robaczywki, prawie straciliśmy gola, ale ważne, że piłka nie wpadła, no, ciężko mówić tu o siatce, ale że do bramki nie wpadła, o! Wow, dobra, trzeba brać się do gry, bardziej skupić się na niej niż na komentarzu, choć to nie będzie lekkie, no i pięknie nadrobić stratę, chociaż w sumie ich jeszcze nie mamy i tą piękną obroną udało się no naprawdę odgonić na chwilę przeciwnika od bramki. Mam nadzieję, że to się zemści. Takie sytuacje lubią się mścić. Okej, choć póki co wygląda na to, że nadal na nas. No nie wiem, czy nie rzuciłem na... No...
Witam wszystkich serdecznie, z tej strony Corley, zapraszam do takiego pojedynczego odcinka z cyklu Pograjmy w... Tym razem będzie to Rocket League, czyli gry, gdzie bramki są dwie, piłka jedna, a zawodników... jak nam się podoba, od jednego do czterech, choć ciężko mówić o zawodnikach w momencie, gdy zastępują ich samochody. No i właśnie, gra miała premierę 7 lipca, więc mam nadzieję, że nie mamy dużego opóźnienia na kanale i jest to kontynuacja tytułu ekskluzywnego z PlayStation 3 o nazwie Super Sonic Acrobatic Rocket Powered Bottle Cars. O, zakręcone, kto to wymyślił? W każdym razie jest to nowe wydanie tego starego pomysłu, tym razem już na konsolę PlayStation 4, jak również na peceta. Nie jest to, jak widać, tytuł ekskluzywny, jednak PlayStation 4 otrzyma go w gratisie w ramach usługi PS Plus. Patrząc na to, że to gra typowo stworzona pod grę multi online, no to w sumie można przyjąć, że doszła ona tam za darmo. No okej, przejdźmy do menu. A tutaj wita nas tryb online, gdzie niestety są pewne problemy z siecią PSN i nie możemy pograć ze znajomymi, więc przyjdzie nam się zabawić nieco z komputerem, tak to można określić w przypadku konsoli. Mam nadzieję, że tak. A teraz przejdźmy do samego garażu. No i właśnie tak, tu widać, mamy do wyboru różne pojazdy, przy czym one odblokują się dopiero wraz z naszymi postępami. Jestem aktualnie na 4. poziomie, czyli jeszcze taki bardzo, bardzo wczesny rookie i dlatego mam do dyspozycji tylko 4 pojazdy. Mam nadzieję, że niebawem się to zmieni. Grając też kilka meczów, odblokowałem parę dodatkowych rzeczy, jak właśnie tutaj sposób lakierowania samochodu, czy kilka nowych kolorów. Widzę tam u góry w menu, że doszły nowe.